Rozdział 19. Rekonwalescencja. Ponneville przetrwało atak potworów z lasu Everfree, ale nie bez szwanku. Miasto zostało zdewastowane, jednak najważniejsza część Ponneville, jego mieszkańcy, ocalała. Niektórzy zostali ranni, ale nie było to nic, co nie zagoiłoby się z czasem. Przez kilka godzin od powrotu Nictmaremon do zamku, większość kucyków postanowiła pozostać w obrębie murów. Zaledwie garstka znalazła odwagę do wyjścia na zewnątrz. Nikt nie zaszedł zbyt daleko, zanim jego nerwy i obawy nie zagnały go z powrotem do fortecy. Pomimo lęków, kucyki z Ponneville wiedziały, że nie mogą chronić się w zamku przez wieczność. Dawszy wszystkim czas na odpoczynek i dojście do siebie, burmistrz Ponneville zwołała wszystkie chętne i zdolne Pegazy. Najszybszym przydzielono zadanie oblecenia Ekwestrii i ostrzeżenia o zwiększonym zagrożeniu ze strony potworów. Reszta miała się zająć szacowaniem strat w mieście. Nie minęło dużo czasu, nim ponure wieści o zniszczeniach zaczęły napływać do zamku. Wiele domów i zakładów zostało całkowicie zniszczonych. Niektóre rodziny straciły wszystko. Było sporo budynków grożących zawaleniem. Wymagały kompleksowych napraw lub rozbiórki. Te wiadomości doprowadziły wiele kucyków do szlochu. Przez łzy szukały pocieszenia u bliskich, ale były wdzięczne losowi, że mieli kogo objąć. Pomimo ponurej rzeczywistości, pojawił się płomyk nadziei. Pani burmistrz organizowała miejską populację. Pod jej kierownictwem zamek Nictmaremon zatętnił nowym życiem. Korytarze, które jeszcze tego poranka były puste, po raz kolejny wypełniły się kucykami. Do zachodu słońca zamek przeszedł transformację. Dla tych, którzy nie mieli dachu nad głową, zamek stał się azylem. Koszary, pokoje gościnne i większe korytarze stały się tymczasowym domem dla kucyków. Łóżka polowe i śpiwory wypełniły każde dostępne miejsce. Niektóre kucyki były zadowolone, mając tylko koc i poduszkę. Zamkowe łóżka były zarezerwowane dla chorych i rannych, ale nikt nie protestował. Dla tych, którzy byli głodni, znalazło się coś do jedzenia. Kucyki, którym udało się zabrać ze sobą jakieś zapasy, oddawały je do zamkowej kuchni, by móc się nimi podzielić z innymi. Zaczęto wydawać proste i gorące posiłki, jadalnia po raz pierwszy została wypełniona. Ci, którzy odnieśli obrażenia podczas ataku bestii, przebywali w lecznicy. Siostra Redheart czuwała nad stanem Nictmaremon, a pozostałymi kucykami zajmowali się doktor Stable, siostra Tenderheart oraz ochotnicy. Jak na ironię, zamek, który kojarzył się ze strachem, dzisiaj zapewniał bezpieczeństwo. Kucyki mogły tutaj odpocząć, coś zjeść, skorzystać z pomocy medycznej i, co najważniejsze, odzyskać spokój ducha. Po grubych murach zamczyska chodziły grupki wolontariuszy, zapewniając poczucie bezpieczeństwa tym wszystkim, którzy obawiali się, że monstra z Everfree mogłyby powrócić nocą. Jednak wśród zgiełku, który wypełnił większą część fortecy, był jeden korytarz, którego unikano. Korytarz, na którego końcu znajdowały się drzwi przyozdobione królewską pieczęcią sierpa księżyca. Korytarz prowadził do sali tronowej Nictmaremon. I to w tym korytarzu czekała Twilight Sparkle. Siedziała na podłodze, jej grzbiet i głowa oparte były o zimny kamień ściany. Klacz wpatrywała się w sufit. Wewnątrz sali tronowej siostra Redheart i Flutterszy opatrywały Nictmaremon, reszta jej przyjaciół oraz kucyki, które pomogły wnieść ją do pałacu, zajęła się innymi zadaniami. Twilight była jedyną, która nic nie robiła i to gryzło ją. Czuła, że powinna coś robić, cokolwiek. Mogła pomagać pani burmistrz w organizowaniu lub używać magii do pomocy w podnoszeniu i przemieszczeniu gruzów w mieście, jednak nie mogła zmusić się do odsunięcia od drzwi sali tronowej na więcej niż 1,5 metra. Twilight wiele by dała, by znaleźć się w środku, choćby po to, by tam być dla Nictmaremon. Siostra Redheart jednakże nalegała, by klacz pozostała w holu. Sparkle próbowała protestować, lecz pielęgniarka pozostawała nieustępliwa. Wyjaśniła jej, że pomimo całej swojej sympatii, nie może jej wpuścić, na wypadek, gdyby coś poszło źle. Odsuwając wzrok od sklepienia, wyjrzała przez jedno z pobliskich okien. Niebo zaczynało przemieniać się z nieskazitelnego błękitu w ciepły, serdeczny pomarańcz. Malowniczy zachód słońca odwrócił uwagę Twilight od problemów. Chłonęła spektrum barw i wpatrywała się w nie,
dopóki skrzypnięcie zawiasów nie przykuło jej uwagi do otwierających się drzwi sali tronowej. Siostra Redhard wyszła pierwsza, niosła nie tylko swoje medyczne łuki, ale także torbę doktor Stable. Flutterszy podążała tuż za nią, ostrożnie zamknęła drzwi. Co z nią? Spytała Twilight, choć bała się odpowiedzi. Została poważnie ranna, Twilight. Zrobiliśmy co się dało, by opatrzyć jej rany. Na razie jej stan jest stabilny. A to już coś, kolejne kilka godzin będzie decydujące, ale wszystko co możemy zrobić to czekać. Teraz wszystko zależy od niej. Czy mogę się z nią zobaczyć? Jest przytomna? Tak, ale niech nie zajmie to zbyt dużo czasu, doradziła pielęgniarka. Ponad wszystko, inne potrzebuje odpoczynku. Teraz muszę zajrzeć do innych kucyków w lecznicy, ale Flutterszy będzie tuż za drzwiami, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Twilight przytaknęła, a siostra Redhard odeszła ku swoim obowiązkom. Flutterszy usiadła przy drzwiach, umieściła na nich kopyto i otworzyła, skierowała wzrok na Twilight. Jesteś gotowa wejść do środka? Twilight obawiała się, w jakim stanie znajdzie Nyctmare Moon i przez chwilę zastanawiała się, czy nie lepiej byłoby po prostu pozostać na zewnątrz. Jednak krzepiący uśmiech Flutterszy dodał jej nieco odwagi. Po głębszym oddechu, wsunęła się do sali tronowej przez otwarte drzwi. Puste okna zostały zasłonięte sztandarami z innej części zamku, by zapobiec dostawaniu się do środka chłodnego, wieczornego wiatru. Z kamieni szlachetnych osadzonych w ścianach wydobywało się delikatne światło, choć wiele z nich zostało zakryte materiałem, by stworzyć w pomieszczeniu przyjemny półmrok. Po środku stworzono prowizoryczne łóżko z koców i poduszek zebranych z zamku, ponieważ jedyne wystarczająco duże dla Pegazorożca łóżko znajdowało się w prywatnych komnatach Nyctmare Moon, a doktor Stable postawił sprawę jasno. Nyctmare Moon natychmiast potrzebowała pomocy medycznej, natomiast zniesienie łóżka zajęłoby zbyt wiele czasu. Jednak legowisko spełniało swoją rolę. Zapewniło rannej miejsce odpoczynku. Nyctmare Moon wyglądała jakby spała. Jej oczy były zamknięte, a oddech, mimo że słaby, równy, jej grzywa zaczęła wyglądać nieco bardziej tak, jak kiedyś, a wszystkie jej rany zostały opatrzone. Nie było to może leczenie na najwyższym poziomie, ale biorąc pod uwagę braki w zapasach, siostra Redhard i Flutterszy spisały się wyśmienicie. Rozważały umieszczenie jej w lecznicy z innymi rannymi kucykami, gdzie doktor Stable i siostra Tenderheart mogliby pomagać w leczeniu, ale Redhart uważała, że najlepiej będzie leczyć ją w jakimś odosobnionym miejscu. Twilight podeszła bliżej, nie budziła Nyctmare Moon, wiedziała, że musi pozwolić jej odpocząć, jednak chciała być blisko, chciała być tu, kiedy ona otworzy oczy. Na szczęście łóżko było dużo większe, niż potrzeba, było jeszcze dużo miejsca, więc Twilight postanowiła to wykorzystać. Weszła na róg w pobliżu głowy Pegazorożca i ułożyła się tak, że opierając głowę na wierzchu przednich nóg, mogła obserwować śpiącą córkę. Twilight nie była pewna, kiedy zasnęła, ale zbudziło ją stukanie w ramię. Wstała powoli i ziewnęła. Gdy jej wzrok zyskał na ostrości, spojrzała na stukającego. Pani burmistrz, wymamrotała na wpół przytomnie, pocierając jedno oko. Iworys Srol zginęła głową. Tak i przepraszam, że cię budzę, ale czy mogłabym porozmawiać z tobą na zewnątrz? Oczywiście, odpowiedziała Twilight, ostrożnie podnosząc się z łóżka. Spojrzała na Nyctmare Moon, ale ta nadal spała. Uśmiechnęła się, widząc, że grzywa Pegazorożca wygląda lepiej. Przyniosło to nieco ulgi fioletowemu kucykowi i pozwoliło uwierzyć, że czarna klacz naprawdę powracała do zdrowia. Krótkie kaszlanięcie Iwory przypomniało Twilight, dlaczego została obudzona i szybko zeskoczyła z łóżka, ustawiając się za urzędniczką. Wyślizgnęły się cicho z pokoju do przyległego korytarza. Przepraszam, że ci przeszkadzam, wiem, że się o nią martwisz, powiedziała Srolel już za zamkniętymi drzwiami. Nie ma problemu, zapewniła Twilight, poprawia jej się, a to wszystko co się liczy. A więc, o czym chciałaś porozmawiać? Właściwie o kilku sprawach, zaczęła Iwory. Zaprowadziła Twilight do okna i wskazała na zewnątrz kopytem. Najpierw, chciałam byś spojrzała na to. Twilight podążyła wzrokiem za jej kopytem, próbując zobaczyć co było takie ważne,
ale Ivory Stroll wydawała się wskazywać na nic. Za oknem był naprawdę piękny widok zamkowego dziedzińca, na którym krzątało się kilka kucyków. Mogła dostrzec też część zewnętrznych murów, za którymi słońce wisiało tuż nad horyzontem, rozświetlając niebo ciepłymi kolorami późnego popołudnia. Na co powinnam patrzeć? Zachód słońca. Co z nim? Twilight. Jest nieco po 10:00, wieczorem, wyjaśniła bez emocji Ivory. Słońce powinno było zajść ponad godzinę temu. Kucyki zaczynają się martwić. Twilight spojrzała na nią z niedowierzaniem i uświadomiła sobie, że spała dłużej, niż sądziła. Taki jest chyba problem, kiedy w Ekwestrii jest tylko jeden pegazorożec. Przykro mi, ale wątpię, by Nyx miała dość sił, by sprostać przesuwaniu Słońca i Księżyca przez przynajmniej kilka dni. To dlatego chciałam z tobą porozmawiać. Poproszono mnie, bym dowiedziała się, czy elementy harmonii mogą być użyte do uwolnienia Celestii i Luny. Wierzymy, że skoro nikt Maremo o nie uwięziła, jeśli była. Twilight zjeżyła się i przerwała jej. Chcesz, abym użyła elementów harmonii na Nyx? Nie. Nie o to mi chodziło, szybko sprostowała Ivory. Chciałam zapytać się, czy elementy harmonii mogą cofnąć jej zaklęcie wygnania. Złość Twilight opadła tak szybko, jak została wywołana. Nie wiem, może, musiałabym zapytać się Nyx, jak działa to zaklęcie. Może wtedy moje przyjaciółki i ja mogłybyśmy użyć elementów, by je obejść, ale nie mogę spytać o nic Nyx, dopóki się nie obudzi. Rozumiem. Odpowiedziała łagodnie burmistrz. Kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że słońce nie zajdzie, wysłałam kilkunastu posłańców, by obwieścili Ekwestrii, jak się sprawy mają. Pegazy nie były zbytnio ucieszone, że zaraz po powrocie z wcześniejszego lotu muszą znów wyruszać, ale Rainbow Dash zdopingowała je. Miejmy nadzieję, że powstrzymają kucyki przed paniką. Miejmy nadzieję, powtórzyła Twilight, po czym znów spojrzała na nieprzerwany zachód słońca. Czy to wszystko? Na razie, choć Pleiask złapała mnie w drodze tutaj, miała przerwę od pracy w kuchni i chciała, bym przekonała cię, żebyś coś zjadła. Z tego co mówiła, nie miałaś nic w ustach cały dzień. Dziękuję ci, ale, zaczęła Twilight, chciała grzecznie odmówić pani burmistrz, ale zdradził ją jej burczący brzuch, zaśmiała się słabo, umieściwszy kopyto na brzuchu w próbie uciszenia jego protestu. No dobrze, może kanapkę. Dotarcie do zamkowej jadalni nie zajęło im dużo czasu, a pomimo późnej pory siedziało tam nadal kilkanaście kucyków. Twilight zgadywała, że część z nich, jak ona, straciło poczucie czasu z powodu zatrzymanego słońca. Wygląda na to, że Appleyack naprawdę odwaliła kawał dobrej roboty zajmując się kuchnią, skomentowała Lawendowa Klacz, kiedy razem z Ivory Stroll przechodziły przez pomieszczenie. Zwróciła uwagę na kucyki nadal jedzące przy stole. Dobrym pomysłem było poproszenie jej o przewodzenie kuchennej ekipie. Pani burmistrz przytaknęła i razem z Twilight stanęła w kolejce po jedzenie. Tak, było. A kucyki jej pomagające naprawdę bardzo się starają. Samo jedzenie jest dość proste i nijakie, ale sycące, a kuchenna ekipa pracuje wystarczająco szybko. Nie minęło dużo czasu, zanim dwójka dostała swoje porcje, głównie z powodu niewielkiej ilości kucyków próbujących dostać coś do jedzenia w nocy. Twilight magią zaniosła zarówno swój talerz, jak i wory, a kiedy obie usiadły przy ogromnym stole jadalnym, Twilight oblizała usta i chciwie wciągnęła nosem zapach posiłku. Pachnie tak dobrze. Tak, pachnie, zgodziła się burmistrz lekko się zaśmiewając, po czym skosztowała swojego posiłku. Fioletowa Klacz miała właśnie zrobić to samo, kiedy poczuła stuknięcie w ramię. Gdy odwróciła się, zobaczyła morwową Klacz z jukami na grzbiecie. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam, Twilight. Nie przejmuj się. Jak się miewasz? Myślę, że będę mieć koszmary przez kilka tygodni przez tego skorpiona, ale poza tym nic mi nie jest. Chciałam ci jedynie coś dać, po tych słowach. Nauczycielka odgięła głowę do tyłu. Sięgnęła do juk i wyciągnęła mały plik kartek. Co to jest? Spytała Twilight, kiedy kartki wylądowały na stół. Cóż, po tym co się stało, pomyślałam, że klaczki i ogierki w zamku potrzebowały jakiegoś zajęcia. Czegoś,
co odwróciłoby ich uwagę od myślenia o tych wydarzeniach. A więc, nie wiem jak, ale twoja przyjaciółka Pinkie Pie znalazła nieco przyborów do rysowania. Małe kucyki spędziły część popołudnia rysując. I pomyślałam, że chciałabyś mieć część z ich prac. Twilight zerknęła na stosik kartek na stole i podniosła je magią. Spojrzała na pierwszą, dość prosty, kredkowy rysunek. Przedstawiał małego, niebieskiego kucyka stojącego razem z dwoma większymi, ze źdźbłami trawy pod spodem i dużym, uśmiechniętym słońcem w rogu. Był to rysunek z rodzaju takich, jakie można spotkać wiszące na szkolnych, korkowych tablicach. Ale tym, co sprawiało, że klacz nie odrywała wzroku od obrazka, było to, co zostało na nim napisane. Nad rysunkiem były słowa dla Nictmaremon, a pod spodem młody artysta napisał: dziękuję ci, że broniłaś moją rodzinę. Twilight przeszła do kolejnej pracy ze stosiku. Był to lepszy rysunek, na którym właściwie mogła rozpoznać kucyki na nim przedstawione. Zobaczyła applejacki Nictmaremon stojący na szczycie pokonanego Cerbera, który miał małe zawiasy w każdym z sześciu oczu. Tekst pod obrazkiem głosił: dziękuję za zapewnienie bezpieczeństwa mojej siostrze. Zdrowiej szybko, Nyx, od Appleblom. W stosie była jedynie garstka rysunków, ale wszystkie dzieliły i podobny motyw. Były to ciepłe życzenia i podziękowania dla Nictmaremon? Było to coś, na co Twilight gapiła się z niedowierzaniem z otwartymi ustami. Obejrzała każdy obrazek, przewertowała cały stos i dopiero wtedy spojrzała z powrotem na Harry Lee. Czy ty? Powiedziałam im, aby tak zrobiły? Nie, odpowiedziała nauczycielka potrząsając głową. Prawdę mówiąc, była to Appleblom. Zaczęła tworzyć swój obrazek, a kiedy inne małe kucyki dowiedziały się, co rysuje, niektóre z nich zapragnęły też coś takiego zrobić. Chodź, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Harry Lee zatrzymała się po tych słowach i sięgnęła do swojej torby po raz drugi. Wydobyła z nich złożony kawałek papieru. Proszę, czy mogłabyś dać to Nyx? Ten jest ode mnie. Twilight uśmiechnęła się, podnosząc złożony kawałek papieru i dołożyła go do stosu dziecięcych rysunków. Oczywiście. I dziękuję ci, Harry Lee, że przyniosłaś mi tę pracę. Chociaż tyle mogę zrobić, Twilight. A teraz, spróbuję zaznać nieco snu, ale jeśli potrzebowałabyś mojej pomocy z czymkolwiek, po prostu poproś, dobrze? Dobrze, odpowiedziała, patrząc za odchodzącą klaczą. Potem spojrzała na stosik kartek, które trzymała w swojej magii, odłożyła je delikatnie i szybko powróciła do swojego posiłku. Zjadła najszybciej jak mogła, starając się zachować grzecznie w stosunku do pani burmistrz lub kucyków wokoło. Po jedzeniu ponownie uniosła kartki i pogalopowała ku sali tronowej. Nictmaremon jęknęła. Nie wiedziała, jak długo spała, ale to naprawdę nie miało dla niej w tej chwili znaczenia. Była cała zesztywniała, a każda próba rozciągnięcia i rozluźnienia uświadamiała ją jedynie o tym, jak bardzo była obolała. Leżała na czymś miękkim, lecz nierównym. Przez kilka minut Nictmaremon była zadowolona z prostego ocierania boku swej głowy o posłanie, próbując uśmierzyć niewielkie swędzenie. Okropnie się czuła, ale na pierwszy plan wysunęło się odczucie suchości w pysku. Jakby dzięki magii, poczuła coś przy ustach i usłyszała delikatny głos, przemawiający do niej łagodnie. Proszę, siostra Redheart powiedziała, że powinnam dać ci to do wypicia, kiedy się obudzisz. Miała przy ustach słomkę i po majstrowaniu przy niej przez chwilę udało jej się złapać ją. Wzięła łyk i przeszedł ją niewielki dreszcz, kiedy chłodna, rzeźkość wody rozlała się po jej języku. Woda nigdy nie smakowała tak dobrze. Wypiła ją łapczywie, opróżniła szklankę w przeciągu sekund. Kiedy naczynie było puste, a słomka została odsunięta od jej ust, Nictmaremon spróbowała unieść głowę. Skrzywiła się, kiedy kręgi w jej szyi pyknęły, ale mimo tego zmusiła się do wzniesienia jej, zanim otworzyła oczy. Zobaczyła, że znajdowała się w sali tronowej i zwróciła uwagę na łóżko, na którym leżała. Była pokryta bandażami praktycznie od głów do kopyt, a jedno ze skrzydeł było przytrzymywane przez prosty tęblak. Jak się czujesz? Nictmaremon odwróciła głowę i spojrzała na pytającego. Twilight patrzyła na nią ze szczerym uśmiechem ulgi. Obolała. Odpowiedział Pegazorożec, kładąc głowę z powrotem. Twilight przechyliła głowę na bok, wstając. Cóż,
Zostałaś poważnie ranna, Twilight. W ostrożnych ruchach wspięła się na łóżko i położyła tuż obok głowy Nightmare'a. Przygięła swoją głowę do dołu i delikatnie trąciła nosem jej policzek. Tak bardzo się cieszę, że już oprzytomniałaś. Martwiłam się, jak długo spałam. Nie przejmuj się tym w tej chwili, poleciła Twilight i przywołała swą magię. Nadleciał dzbanek z wodą. Ponownie napełniła pustą szklankę i przyłożyła słomkę do ust Nightmare'a. Wypiła każdą kroplę, choć nie opróżniła naczynia tak szybko, jak za pierwszym razem. Kiedy Twilight odsunęła na bok szklankę, Nightmare'a wyszepnęła dziękuję. Czy chcesz więcej? Nie, odpowiedziała, lekko potrząsając głową. Fioletowa klacz odstawiła pustą szklankę obok dzbanka. Jesteś głodna? Mogę przynieść ci coś ze zamkowej kuchni. Wątpię, by było tam wiele rzeczy, które nie zepsuły się od odejścia dzieci Nightmare. W zasadzie pani burmistrz i grupa innych kucyków używa zamku jako czegoś w rodzaju obozu dla uchodźców. Wiele domów zostało uszkodzonych i zniszczonych podczas ataku potworów, więc zostali tutaj. Mam nadzieję, że to w porządku. Nightmare'a pozwoliła uśmiechowi wkraść się na swoją twarz. Nie mam nic przeciwko i miło jest słyszeć, że ten zamek może być używany do czegoś dobrego. Jest, więc chcesz, bym coś ci przyniosła? Nie, nie jestem na razie głodna. Jak mają się wszystkie kucyki? Dobrze, odpowiedziała łagodnie, dzięki tobie. Dałam jedynie czas, to ty i twoje przyjaciółki zapewniłyście wszystkim bezpieczeństwo. Coś, czego nie mogłybyśmy zrobić bez ciebie, wstrzymującej potworów, pomogłaś uratować życie wielu. Nyx, jestem z ciebie taka dumna. Dumna? Jak możesz być za mnie dumna? Spytała Nightmare'a. Przesunęła spojrzenie na odległą część sali tronowej, nie chcąc i nie mogąc patrzeć na Twilight. Po wszystkim, co zrobiłam, powinnaś mnie nienawidzić, tak samo jak oni wszyscy. Twilight podniosła kopyto i przejechała nim po grzywie Nightmare'a. Magiczna grzywa opłynęła jej nogę jak woda, a była w dotyku tak chłodna, jak wieczorny wiatr. Popełniłaś wiele błędów, Nyx, ale są to błędy, które próbowałaś naprawić. Nic, co musiałabym robić, gdybym nie była takim źrebięciem, warknęła Nightmare'a, bardziej na siebie, niż na Twilight. Miałaś rację od samego początku, a ja wreszcie rozumiem, co próbowałaś mi powiedzieć. Mogę być Nightmare'a, ale to nie oznacza, że muszę zachowywać się tak, jak wcześniej. Nie musiałam słuchać Nexusa ani być klaczką, której bała się Celestia. Nikt nie mógł mnie zmusić do zrobienia czegokolwiek, kiedy byłam już w pełni wskrzeszona. Ale byłam taka zła, byłam zła na Celestię i na ciebie. Głos Nightmare'a zaczął drżeć, kiedy próbowała powstrzymać łzy. Pozwoliłaś Celestii mnie zabrać. Opuściłaś mnie i okłamałaś. A ja nienawidziłam cię za to, nienawidziłam cię tak bardzo? Wszystkim, co mi pozostało, były moje wspomnienia. Wszystkie te o nienawiści do Ekwestrii, o rządze wiecznej nocy, wspomnienia zamknięcia w księżycu. Głos Nightmare'a opadł do szeptu, zamilkła na chwilę. Twilight otworzyła usta, by ją pocieszyć, ale Pegazorożec zaczął mówić dalej, zanim mogła wymówić pierwsze słowo. Więc zagrałam tę rolę, jak głupia, mała klaczka w głupim szkolnym przedstawieniu. Grałam rolę potwora, robiłam to, ponieważ była to jedyna rzecz, która wydawała się prawdziwa. O tym mówił mi Spell Nexus, tego bała się Celestia, a moje własne wspomnienia mówiły mi, że była to prawda. Ale ja nie mogę być taka, jaka byłam, i nie chcę być taka nigdy więcej. To jednak nie zmienia tego, co zrobiłam. Ty i cała Ekwestria, powinniście mnie nienawidzić. Nienawidzić i pogardzać mną tak, jak Luną, gdy była Nightmare'a, ponieważ to jest wszystko, na co zasługuję. Nie, przerwała stanowczo Twilight. Nie, to nie jest to, na co zasługujesz. Zasługujesz na coś więcej. A ja nie potrafię cię nienawidzić. Kłamiesz, tak samo jak okłamywałaś mnie wcześniej. Musisz mnie nienawidzić. Byłam najgorszą córką na świecie. Powinnaś mnie nienawidzić. Ale nie robię tego, Nyx. Nightmare'a zacisnęła zęby. Jej gniew nasilił się. Nie rozumiesz tego, nieważne, jak mnie nazwiesz, nieważne, jak będę się zachowywać. Nadal jestem klaczą,
która uwięziła twoją mentorkę, która próbowała zabić ciebie i twoje przyjaciółki. Nadal jestem klaczą, która przywłaszczyła sobie tron Equestrii, zamknęła cię w lochach i niemal pozwoliła Nexusowi cię zabić. Jestem nadal i na zawsze będę Nyxhtmaremon, więc powiedz mi, jak możesz mną nie pogardzać. Bo, Nex, jestem twoją matką, a matka zawsze będzie kochać swoją córkę, bez względu na wszystko. Nyxhtmaremon ciasno zacisnęła powieki, próbowała to powstrzymać, próbowała zostać silna i opierać się, ale wszystko na nic. Twilight przełamała emocjonalną tamę, która utworzyła się wewnątrz niej. Cały ból, poczucie winy i zmieszanie, które w sobie dusiła, zostały uwolnione i zalały jej umysł. Załkała, Nyxhtmaremon płakała otwarcie, próbując jednocześnie wyszlochać przeprosiny. Odkąd była klaczką, łzy nie płynęły z jej oczu tak szczodrze. Płakała i przepraszała za wszystko, co zrobiła, za wszystkich, których skrzywdziła i za wszystko, przez co musiała przez nią przejść Twilight. Płakała, a Twilight przyjmowała to wszystko, próbując jednocześnie z całych sił podnieść na duchu klacz, którą nazywała swoją córką. Zbliżyła się najbliżej jak mogła i ocierała obok jej głowy. Było jej o wiele łatwiej pocieszać Nyxhtmaremon, kiedy była nadal małą klaczką, ale robiła, co w jej mocy. Robiła wszystko, co ona, jako matka, mogła zrobić, by uspokoić swoją córkę. Płakała nawet razem z nią. Łzy, które wylewały się z tych oczu, nie były jednak jedynie łzami smutku. Niektóre z nich były łzami wspólnej boleści, za rzeczy, które obie zrobiły źle. Jednakże inne były łzami szczęścia. Klacze cieszyły się uściskiem. Po długich tygodniach, Twilight wiedziała bez cienia wątpliwości, że odzyskała swoją córkę. Nyxhtmaremon płakała przez długi czas, ale dzięki obecności Twilight w końcu się uspokoiła. Wypłakała się do sucha ze wszystkich swoich emocji, które w sobie dusiła. W sumie, czuła się z tego powodu lepiej. Jednak wtedy, w jej świadomości zaczęło buzować dręczące pytanie. Pytanie, którego nie mogła zignorować. Twilight, kim jestem? Co masz na myśli? Spytała łagodnie fioletowa klacz. Nie, nie wiem, kim jestem. Jestem Nyxhtmaremon w ciele, w przeszłości, ale nie chcę już taka być. Chcę być z powrotem Nyx, ale nie mogę. Nie mogę wrócić do bycia klaczką, którą znalazłaś w lesie, ale mogę dalej być Nyxhtmaremon? Utknęłam gdzieś po środku, więc kim jestem? Twilight przez chwilę była cicho. Musiała nie tylko przetworzyć pytanie, ale także starannie ułożyć odpowiedź. Błądziła wzrokiem, spoglądała na poranione, poobijane i zabandażowane ciało Nyxhtmaremon. Następnie westchnęła i pokręciła przepraszająco głową. Przykro mi, Nyx, ale naprawdę nie umiem odpowiedzieć. Każdy musi sam zdecydować, jakim kucykiem chce być. Musisz dojść do tego sama. Mogę powiedzieć ci jedynie, jak sama to widzę. W takim razie co myślisz? Chcę szczerej prawdy. Cóż, widzę klacz, która nie jest ani Nyx, ani Nyxhtmaremon, lub, właściwie, klacz, która jest po trochu każdą, jeśli ma to sens, zaczęła, kiedy borykała się ze znalezieniem słów, by się wyrazić. Na szczęście Nyxhtmaremon była cierpliwa i nie naciskała ani nie pośpieszała jej. Po prostu czekała, aż ułoży swojej myśli. Może ujmę to inaczej. Wtedy, kiedy byłaś Nyx, byłaś nieco wrażliwsza. Byłam Beksą i tchórzem. Poprawiła bez emocji Nyxhtmaremon? Okej, tak, ale nie było to do końca twoją winą. Byłaś młoda i przeszłaś wiele, nawet zanim znalazłam cię w lesie. Wątpię, czy jakakolwiek klaczka mogłaby przejść przez to, co ty i nie być nieco znerwicowana. Ale już taka nie jesteś, kontynuowała Twilight, lekko się uśmiechając. Nyx, którą znałam, ona nigdy nie byłaby w stanie zwalczać potworów jak ty. Jedynie klacz taka, jak Nyxhtmaremon, mogłaby być do tego zdolna. Więc nawet ty w końcu przyznajesz, że jestem Nyxhtmaremon? Nie, poprawiła Twilight, daj mi skończyć. Przepraszam? Nie ma sprawy, ale nie jesteś też jak dawna Nyxhtmaremon, już nie. Gdybyś była, miałabyś odwagę potrzebną do stawienia czoła potworom, ale nie powód. Kiedy Luna była Nyxhtmaremon, martwiła się najpierw o siebie, a dopiero w dalszej kolejności o innych, jeśli w ogóle. Jeśli naprawdę byłabyś tym samym kucykiem, nie obchodziłby cię los Ponyville.
Ale dla Nyx, którą znam, to ma znaczenie, powiedziała Twilight, delikatnie dotykając jej, by dodać otuchy. Troszczy się o kucyki, stawia je nawet przed sobą, tak bardzo dbała o swoich przyjaciół, że wystąpiła na sztuce podczas wiosennego festiwalu, mimo tego, że powiedziałam jej nie. Byłaś tam dla nich i to z powodu tego współczucia byłaś skora wylecieć i narazić się na niebezpieczeństwo, by chronić Ponyville. Więc sądzę, że jesteś po trochu każdą z nich, może nawet najlepszą ich częścią, ale, tak jak powiedziałam wcześniej, to tylko to, jak ja to widzę, to do ciebie należy decyzja o tym, jakim kucykiem chcesz być. I przy okazji, nie tylko ja myślę, że nie jesteś już dłużej tą samą klaczą, powiedziała Twilight, a jej róg zaczął się świecić. Odwróciła głowę i podniosła leżący w pobliżu stosik kartek. Następnie zaprezentowała go Nikitmaremon, mówiąc jej, że pracą na szczycie sterty był prosty rysunek autorstwa Plblom. Co? Co to jest? Cóż, sądzę, że najlepiej nazwać je kartami z podziękowaniami, opowiedziała Twilight, kiedy Nikitmaremon przechwyciła rysunki własną magią i zaczęła je kolejno przeglądać. Razem z obrazkiem od Plblom, były tam również prace Sweetie Belle, Sotalo i Twist. Było nawet kilka od innych kucyków z jej klasy, znajomych, którzy byli wobec niej neutralni. Była również jedna od Dinky Do. Był to prosty rysunek pegazorożca rażącego piorunem hydrę w zad. Jest również to, jest od Harry Lee. Nikitmaremon odłożyła pracę źrebiąt, po czym zawiesiła wiadomość w swojej magii, rozłożyła ją i zaczęła z uwagą czytać każdy wers. Droga Nyx. Wcześniej tego dnia, kiedy część z klaczek i ogierków, którymi się opiekowałam, zaczęło tworzyć te karty życzące szybkiego powrotu do zdrowia dla ciebie, poczułam, że muszę przekazać ci kilka słów od siebie. Pierwszymi z nich są podziękowania. Dziękuję ci, za ocalenie mi życia. Kiedy ten skorpion miał złapać mnie szczypcem, straciłam nadzieję, wątpiłam, czy wyjdę z tego żywa, ale ty spadłaś nagle z góry, ocaliłaś mnie i dziękuję ci za to. Chciałam również przeprosić cię. Nadal pamiętam, co powiedziałaś do mnie tamtej nocy, kiedy pozwoliłam ci zagrać Nikitmaremon w szkolnej sztuce. Nigdy nie uważałam tego za zniewagę. Nazwałam prawdziwą Nikitmaremon nikczemną i niegodziwą. Ale te słowa nigdy nie były przeznaczone dla ciebie, klaczki, którą nazywałam swoją uczennicą. Twoje przyjaciółki przyszły do mnie pewnego razu, kiedy utrzymywałaś wieczną noc. Pytały mnie o ciebie, pytały dlaczego robisz to, co robisz. Ich rodziny nie mówiły im całej prawdy i mogłam stwierdzić, że się martwiły. Powiedziałam im prawdę, w którą sama wtedy wierzyłam, że jesteś zdezorientowana w sprawie tego, kim jesteś, że po prostu potrzebujesz czasu, a w końcu postąpisz właściwie. Dziękuję ci za to, że jesteś taka, jak im wtedy powiedziała mi, choć teraz możesz być dorosła. Zawsze będę cenić czas, który spędziłaś w mojej klasie, kiedy większość z uczniów nie doceniała twojej ciekawości. Ja uznawałam ją za pokrzepiającą i liczę, że nigdy nie stracisz tego pociągu do nauki. Więc, ponownie, dziękuję ci. Twoja dawna nauczycielka, Harry Lee. Czasami trudno jest zmienić to, kim się jest i to, jak wszyscy cię postrzegają, wyjaśniła Twilight, kiedy Pegazorożec wpatrywał się w list i obrazki. Zanim przybyłam do Ponyville, byłam molem książkowym prawie bez żadnych prawdziwych przyjaciół, ale zmieniłam się, zaczęłam badać przyjaźń i pomogłam moim przyjaciołom równie bardzo, co oni pomogli mi. Wszystkie nieco się rozwinęłyśmy dzięki zielonej przyjaźni, a ty nauczyłaś mnie, jak to jest być matką, dbać o kogoś jako córkę. To może wydawać się niemożliwe, ale możesz to zrobić, powiedziała pewnie Twilight. Już zaczęłaś. Spójrz na te klaczki i ogierki. Oni nie widzą w tobie potwora. Widzą cię jako kucyka, który ocalił ich przyjaciół i rodziny. Możesz być klaczą, którą chcesz być? Czy to może naprawdę być tak proste? Spytała Nikitmaremon. Opuściła papiery i spojrzała na Twilight. Po prostu decyduje, kim chce być? Nie. Będzie wymagało to wiele pracy i może zająć dużo czasu. Jednak pierwszym krokiem jest odpowiedź na to pytanie. Jakim kucykiem chcesz być? Nikitmaremon przesunęła wzrok na swoje poobijane ciało. Wtedy zaczęła powoli przemawiać, nadając brzmienie myślom formującym się w jej głowie.
Ja chcę. Tym, czego nie chcę, jest bycie królową. Nie chcę być klaczą, której boją się kucyki. Chcę być kucykiem z przyjaciółmi. Z prawdziwymi przyjaciółmi. Niesłużącymi lub poddanymi. Chcę, by Spinka i Owlowi z Ciołz byli moimi braćmi, nawet jeśli sami nie są kucykami. Chcę być klaczą, która uczyni cię dumną i być twoją córką. I nie chcę dłużej przejmować się czy martwić moją przeszłością. Wiem, że jestem Nikt Maremon, ale nie chcę być tak dłużej nazywana. Nie chcę, by to było moim imieniem. Chcę, by było nim Nyx. Twilight uśmiechnęła się i oparła głowę o jej policzek. Cóż, dla mnie, to brzmi, jakbyś chciała być całkiem dobrą klaczą? Oczywiście, że tak mówisz. Jesteś moją mamą, Nyx odpowiedziała z drobnym chichotem. Tak. Ale to nie czyni tego ani trochę mniej prawdziwym, zapewniła ją Twilight. Jednak po tej odrobinie śmiechu, Twilight spojrzała na zasłonięte okna sali tronowej, a uśmiech na jej twarzy wygasł. Nyx? Hajmem? Pamiętasz, jak wcześniej pytałaś mnie o to, jak długo spałaś? Tak, odpowiedziała ze skinięciem głowy. Uczciwa odpowiedź jest taka, że było to nieco ponad pół dnia. Nyx zdenerwowała się i spróbowała wstać z łóżka i stanąć na kopytach. Twilight jednak magią zmusiła ją do pozostania na nim, a w jej głosie pojawił się srogi ton. Nyx, nie możesz ruszać się w takim stanie. Ale co z zachodem słońca? Muszę opuścić słońce i wznieść księżyc. Cholera, jeśli minęło pół dnia od kiedy straciłam przytomność, to jest prawie piąta rano. Właściwie, jest bliżej dziesiątej, przyznała Twilight. Dziesiątej, powinno już być widno, przegapiłam całą noc. Nyx panikowała, ponownie próbując wstać, podczas gdy w dole dalej trzymała ją Twilight. To nie zmienia faktu, że nie jesteś w tej chwili dostatecznie silna, by rozważać zajmowanie się słońcem i księżycem, ucięła twardo Twilight, po czym złagodziła ton. Szczerze wątpię, byś była dostatecznie silna przez pewien czas. Ale co z Ekwestrią? Spytała Nyx. Potrzebuje ruchów słońca i księżyca. Twilight westchnęła i skinęła głową. Masz rację, Nyx, i jest to coś, o czym chcę z tobą porozmawiać. Nyx, czy możesz uwolnić Celestię i Lunę? Nie, odpowiedziała jej aż nazbyt prędko. Ale one są jedynymi. Czy wiesz, o co mnie prosisz? Spytał Pegazorożec. Jeśli je wypuszczę, zajmę ich miejsce. Wygnają mnie na księżyc za wszystko, co zrobiłam. Ukradłam ich tron i ich królestwo, a było to po tym, jak każda z nich dała mi szansę. Każda zaoferowała mi łaskę. A ja i tak je zaatakowałam. Jeśli teraz je wypuszczę, nie okażą mi jej. Twilight łagodnie uciszyła Nyx, trącając nosem bok jej głowy. Rozumiem, dlaczego się boisz, ale Ekwestria potrzebuje ich z powrotem. Co jeśli potwory zaatakują ponownie? Kiedy jesteś w takim stanie, co jeśli powrót do sił potrzebnych do poruszania słońca i księżyca zajmie ci tygodnie lub miesiące? Wiem, czarna klacz przyznała bardzo niechętnie. Wiem, że muszę je wypuścić, ale nie chcę zostać ponownie wygnana. Za pierwszym razem było wystarczająco trudno. Nie sprawiało mi to bólu, ale było lodowato i samotnie. Jednocześnie, Luna i ja, nasz gniew, nasza wściekłość, trzymała nas przy zdrowych zmysłach. Kiedy byłyśmy jednym, knułyśmy i planowałyśmy, jak odzyskamy Ekwestrię. Nyx zadrżała i podkuliła nogi bliżej ciała. Ale, jeśli powrócę tam teraz, nie będę mieć żadnej z tych rzeczy. Wszystkim, co będę mieć, będą moje wspomnienia z Ponyville, a one sprawią jedynie, że będę bardziej tęsknić za wolnością. Potrząsnęła głową i poczuła, że zaraz znowu zacznie płakać. A to nie jest nawet najgorsza część. Kiedy Celestia i Luna mnie wypuszczą lub kiedy będę w stanie się uwolnić, ciebie już nie będzie. Nie będzie ciebie ani nikogo innego. Nie zobaczyłabym Appleblossom, Sotalo, Svetiebelle, Twist, Owlowiscius, Herile lub ciebie nigdy więcej. Jedynie Spike miałby szansę na to, by nadal żyć. Ja nie chcę wracać. Tam, wypowiedziała z trudem, łzy gromadziły się w jej oczach. Nie chcę być znowu samotna. Cieś. Twilight uciszyła ją łagodnie, próbując najlepiej jak potrafiła uspokoić Nyx. Wiem, nie chcę też, byś została wygnana, ale musisz je uwolnić. Ekwestria ich potrzebuje. Ale...
Twilight zbliżyła się, objęła przed nimi nogami szyję Pegazorożca. Obiecuję, że nie pozwolę Celestii ponownie mi cię odebrać. Wymyślę jakiś sposób na przekonanie jej. Sprawię, że zrozumie. Zrobię wszystko, co będzie potrzeba, by upewnić się, że nie będziesz musiała być sama przez kolejne 1000 lat. Nyx odwróciła wzrok, próbując się opierać. Była ranna, ale nadal była w pełni dorosłym Pegazorożcem i wiedziała, że Twilight nie mogła zmusić jej do zrobienia czegokolwiek. Ale słowa Twilight były gorzką prawdą, której nie mogła zaprzeczyć. Zaklęcie wygnania. Zrozumiałam je po tym, kiedy zostałam wygnana przez elementy harmonii. Jest proste do rzucenia, trudniejsze do złamania, ale łatwe do cofnięcia. Jest jak drzwi do celi. Elementy harmonii wyrwały z niego Celestię, kiedy pokonałaś mnie, lub raczej mnie i Lunę, w lesie Everfree. Luna i ja, kiedy byłyśmy jednym, złamałyśmy je, kiedy gwiazdy znalazły się w odpowiedniej kombinacji. Ale dla kucyka lub rzeczy, która rzuciła zaklęcie, kluczem do zamka jest jego magia, wyjaśniła Nyx. Nawet ty, bez elementów harmonii, mogłabyś otworzyć zamek. Gdybyś miała część mojej magii działającej jako klucz, mogłybyśmy uwolnić księżniczki w ciągu godziny. Twilight uśmiechnęła się i mocniej ścisnęła szyję Nyx. Dziękuję ci, Nyx. Nie ma za co, ale możemy trochę poczekać, choć kilka godzin? Spytał Pegazorożec. Twilight oderwała się od Nyx i spojrzała w błagalne oczy swojej przybranej córki. Dlaczego chcesz czekać? Wiem, że obiecałaś, że nie pozwolisz im mnie wygnać, ale nadal się boję, jeśli mamy uwolnić Celestię i Lunę, ale jeśli nie zdołasz ich powstrzymać, chcę mieć jeszcze jedno, ostatnie wspomnienie, tylko jedno, ostatnie, dobre wspomnienie, coś, czego mogłabym się trzymać, gdyby zdarzyło się najgorsze. Na ustach Twilight sformował się krzepiący uśmiech. Ekwestria może poczekać kilka godzin, możesz mieć to dobre wspomnienie. Choć wiem, że nie będzie to twoje ostatnie, co powiesz na rozpoczęcie tego wspomnienia jakimś posiłkiem. Mogę przynieść nam coś do jedzenia ze zamkowej kuchni. To brzmi miło, a kiedy zjemy, możemy przeczytać razem książkę, tak jak zwykłyśmy? Oczywiście, powiedziała Twilight, ostrożnie wstając z łóżka. Próbowała utrzymać silny głos, mimo że lekko zadrżał. Jaką historię chciałbyś przeczytać? Możesz wybrać, Twilight, ty zawsze wybierasz najlepsze historie.